dzieci. Były prezydent, gościem Radia Z za chwilę. Bronisław Komorowski u Bogdana Rymanowskiego. Minęła właśnie 8. Radio Z. Jeszcze przez godzinę może być zablokowana autostrada A4 w kierunku Rzeszowa. Między Bochnią a Brzeskiem zderzyły się ciężarówka i dwa samochody osobowe. Jedna osoba została ranna w tym wypadku. Wszystko, co istotne. Dopiero za miesiąc będzie można zaszczepić dzieci na HPV w niektórych przychodniach. W teorii w całej Polsce darmowe szczepienia dla 12-13-latków zaczęły się wczoraj. Są jednak miejsca, gdzie jest spore opóźnienie. Daniel Wrzos ze szczegółami. Skąd ten poślizg? Według POZ-ów zbyt późno rozpoczął się cały proces zamawiania, dystrybucji i rozliczania szczepionek. Pierwsze szkolenia dotyczące przeprowadzania szczepienia odbyły się zaledwie kilka dni przed startem programu. W niektórych przechodniach akcja może się rozpocząć na przełomie czerwca i lipca. Według lekarzy należy mocniej postawić na promowanie szczepień i wyjaśnienie, że o 90% zmniejszają ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy. Ministerstwo Zdrowia liczy, że do końca roku uda się zaszczepić 60% młodych osób, ale lekarze twierdzą, że jeśli będzie 15%, to będzie sukces. Bezpłatnym szczepieniem objętych jest 700 tysięcy dzieci. Tłumów spodziewa się opozycja na Marszu Wolności 4 czerwca przeciw drożyźnie, złodziejstwu i kłamstwu. Za wolnymi wyborami i demokratyczną Polską. Czy marsz może zmienić układ sił w sondażach? Politolog profesor Szymon Ossowski, politolog z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, uważa, że takie manifestacje odbijają się w poparciu dla partii tylko przez krótki czas. Jeżeli były spadki tymczasowe, to jasne, no bo często jeżeli sondaż będzie robiony za chwilę, to na pewno to się przełoży na krótkim okresie. Oczywiście pytanie, co się uda utrzymać. Zazwyczaj nie. Jeżeli nie ma kolejnych protestów, kolejnych działań. No ale jeżeli ruszy ta nieszczęsna komisja, będzie kolejny powód, żeby opozycja znów zwołała tysiące swoich wyborców i sympatyków. Organizująca marsz Platforma spodziewa się 200-300 tysięcy osób. Czy będzie tam również gość Radia Z? Oddajemy głos Bogdanowi Rymanowskiemu. A gościem Radia Z jest były prezydent Bronisław Komorowski. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam pana i witam państwa. Który w niedzielę 4 czerwca obchodzi swoje 71. urodziny. Pójdzie pan na marsz z tortem i ze świeczkami? No pewnie trudno chodzić z tortem, może łatwiej ze świeczkami, ale na marszu będę. Nie wiem, czy przejdę całą trasę. Raczej nie, bo już tak powiem, w gronie starszych państwa pewnie będziemy na finale, a być może wieczorem pod niespodzianką, zgodnie z tradycją. Pójdę z wielu powodów, tak powiem, istotnych, bo po pierwsze, no tak powinno się w sytuacji jednak zagrożenia demokracji w Polsce, jaką stworzył prezydent swoim podpisem pod tą ustawą, tak mówią, ruską, prawda, ustawą. Ruska ustawa? No tak mi się wydaje, że to chyba najwłaściwsze określenie, no bo gdzie się cieszą z tego rodzaju zamieszania, to na pewno w Rosji. Zamieszania w polskiej polityce. To jest na rękę Kremlowi, na rękę Putinowi? Ależ oczywiście, że tak. Dlaczego? No z tego prostego powodu, że wszystkie konflikty wewnątrz Polski są na rękę Rosji, która czyha zarówno na pogłębianie podziałów w Unii Europejskiej, jak i na pogłębianie podziałów w społeczeństwie Polski, w krajach konkretnych. Czyli im większa nawalanka w Polsce, tym na Kremlu się bardziej cieszą? Oczywiście, że tak. Oczywiście, a że propos tak. Marszu, panie prezydencie, był pan sceptyczny w wywiadzie dla Tygodnika Wprost. Mówił pan niedawno tak. Ubolewam nad tym, że piękna rocznica pokonania komunizmu przy użyciu kartki wyborczej staje się źródłem konfrontacji i przedmiotem rywalizacji sił demokratycznych. A teraz pan idzie. Tak, idę, no bo coś się zmieniło. Co się zmieniło? Tego ten czasu. Podpis? Nie, no nie tylko. To też ma istotne znaczenie, ale przede wszystkim to, że pomimo, no powiedzmy sobie tak, użyjmy eufemizmu, pomimo nie najbardziej eleganckiej formy zaproszenia, liderzy innych partii opozycji demokratycznej przeszli nad tym do porządku dziennego, że nie są elegancko zaproszeni i idą. Donald Tusk powinien być cieszę. Bardziej elegancki? W ogóle ja nie chcę wymieniać tu żadnych nazwisk. Uważam, że właśnie podpis pana prezydenta pod ustawą tą rosyjską, on stworzył swoistą sytuację resetu tego rodzaju jakichś tam konkurencji, konfliktów i nieporozumień między środowiskami opozycji demokratycznej. I ważne jest to, że dzisiaj i nie tylko jest organizator Donald Tusk, ale także w tym marszu będzie brał udział i pan Szymon Hołownia, i pan Kosiniak-Kamysz, a także pan Czarzasty. Sądzi pan, że będą przemawiali? Nie wiem. Tego a nie pan wiem. Będzie, czy nie? Nie sądzę i się nie wybieram. Ja jestem, tak jak zapowiadałem w paru wywiadach, idę robić prodemokratyczny tłum.
A myśli pan, że ten marsz zmieni notowania opozycji? Jest taki sondaż w dzisiejszym Super Ekspresie. Większość Polaków, 54%, nie wierzy w sukces marszu. 46% uważa, że jednak ten sukces będzie. A pana zdaniem? Wie pan, ja nie tyle wierzę, ile wiem, że jest nieprawdopodobny wzrost aktywności środowisk, które chcą zademonstrować niezgodę na politykę rządu PiS-owskiego. I wiem, że masę ludzi się wybiera w związku z tym do Warszawy. Jaka liczba będzie sukcesem pana zdaniem? Nie wiem, to już słyszę różne takie... Cóż, myślę, 100, 200, 300 tysięcy, ale ja wiem milion. Ale wiem jedno, no właśnie, myślę tak, niech dziennikarze tak mówią, im więcej, tym lepiej. Każda będzie jakąś formą sukcesu, jeżeli pójdą ludzie zdeterminowani i tacy żądni sytuacji potwierdzenia własnej emocji prodemokratycznych. Natomiast wiem jedno, że wcześniejsze marsze, to jest zarówno na tle kwestii kobiecych, jak i obrony przed zawłaszczeniem Trybunału Konstytucyjnego, sądów, one jednak dodawały takiego paliwa politycznego i siłom politycznym, prodemokratycznym, ale przede wszystkim ludziom. Dodawały wiary, ludzie jak idą w tłumie, czują, że są silni i niech tak będzie aż do wyborów, a nawet dalej. Rzeczpospolita twierdzi, że generał Piotrowski 16 grudnia poinformował premiera i resort obrony o nietypowym zdarzeniu w polskiej przestrzeni powietrznej. Miał to nawet zrobić przez telefon. Z kolei Mateusz Morawiecki twierdzi, że to jest wierutne kłamstwo. Komu wierzyć? Ja wierzę generałom. Dlatego, że polityków, a szczególnie pana premiera Morawieckiego, już wielokrotnie przyłapano na kłamstwie. Takim wprost ordynarnym kłamstwie. W tym przypadku kłamstwo jest dramatycznie trudną i bolesną dla Polski sprawą, bo dotyczy zarówno relacji między cywilnymi zwierzchnikami sił zbrojnych, a dowódcami wojskowymi. Ktoś tu kłamie. No właśnie, ktoś mamy słowo przeciwko słowu. Mamy ostre słowa premiera. Myślę, że to może być przykład rosyjskiej propagandy. Przykład wierutnej bzdury, coś potwornego, mówi Mateusz Morawiecki. No to dlaczego, słowo przeciwko słowu. To dlaczego nie wyrzucił pan premier dowódców wojskowych, jeśli oni kłamią? Tak, no, nie wiem, czy ma takie kompetencje, chyba prezydent ma w pełni, musi się zgodzić na to. W porządku, ale to dlaczego ta władza, która twierdzi, że wojskowi zawinili ich, nie powiadomili o niczym, dlaczego toleruje takich dowódców? Czyli gdyby nie powiadomili, byłoby to coś niespotykanego. To byłoby po pierwsze nienormalne. Byłoby wbrew nie tylko zasadom, prawom, regulaminom, ale byłoby wbrew naturze ludzkiej. No, jaki powód, jaką motywację mógłby mieć generał, dowódca operacyjny sił zbrojnych, żeby nie powiadamiać przełożonych? No chciałby się przynajmniej podzielić odpowiedzialnością. A więc co ja by zakładam, pan zrobił? Że to w ogóle nie wchodzi w grę. To jest po prostu niemożliwe i że wiedział pan Błaszczak i raczej jego podejrzewam o to, że starał się ten problem zbagatelizować albo ukryć, tak powiedzieć, w lasach, okolicach Bydgoszczy. No dobrze, jak to mogło wyglądać? Tak naprawdę ten obiekt niezidentyfikowany, bo na początku nie wiedziano, co to jest, został zauważony przez polskie radary, ale jest przecież amerykański AWACS, który krąży nad Polską i chyba takie rakiety wykrywa. I co? Amerykanie wiedzieli o tym i co? Normalnie AWACS-y wykrywają rakiety w momencie startu nawet. Bardzo często. Nie zawsze. To zależy od warunków pogodowych. Ale wie pan, po pierwsze, ja nie bardzo wierzę w to, że jakiś niezidentyfikowany obiekt był, tak powiem, przez chwilę widoczny na radarach, bo jest przecież kwestia informacji od Ukraińców. Co oni informowali, jak nawet informowali, że leci niezidentyfikowany obiekt w kierunku Polski, a nie mówili wprost, leci rakieta rosyjska do Polski, no to nikt przy zdrowych zmysłach nie mógł myśleć, że leci, nie wiem, kawałek blachy, prawda? Wyobraża pan sobie, panie prezydencie, że Amerykanie o tym wiedzą? I nie mówią Polakom, czy polskim wojskom, polskiemu dowództwu, znajdźcie, co przyleciało. Jest automatyzm pewien w podejmowaniu decyzji. Według mnie to dało sobie znać dowództwo obrony
przeciwrakietowej, w ogóle powietrznej NATO się znajduje w Niemczech. Więc ja zakładam, że skoro radary polskie, a prawdopodobnie właśnie te natowskie latające na samolotach wykryły rakietę, to nastąpiła reakcja. I wiemy, że była ta reakcja, bo poderwano dwie pary jakby dyżurne samolotów. Nie wiemy i się nie dowiemy, jakie dostały zadanie. Czy miały tylko to śledzić, ten obiekt, który był niewątpliwie, wszyscy wiedzieli, że to rakieta, bo charakterystykę lotu można rozpoznać i zidentyfikować, ale nie wiemy, czy miały rozkaz zestrzelenia. Ale jak to świadczy o systemie obrony przeciwlotniczej w Polsce? Jak to świadczy o systemie obrony NATO? No wie pan, największy dramat, to jest cała seria dramatów i katastrofa wiarygodności cywilnych przełożonych sił zbrojnych, ale także i wiedza rosyjska, no bo przecież Rosjanie co wiedzą? Wiedzą, że ten system obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej w Polsce jest dziurawy jak durszlak, że nie istnieje, że nie wychwycił tej rakiety. To nie są za mocne słowa? Nie. Są dramatycznie, wie pan, prawdziwe. No widać po tym, teraz zaczyna władza, pan Błaszczak, gdzieś ściągać natowskie zasoby, prawda, do Polski w zakresie obrony przeciwlotniczej. Po drugie, no Rosjanie wiedzą, że nie zadziałał system decyzyjny w stopniu wystarczającym, że nikt nie strzelał, ale co wiedzą, że nikt nawet tej rakiety nie szukał. Nikt nie szukał przez parę miesięcy. A na końcu wiedzą także to, że strona polska się nie zdobyła nawet na najmniejszą reakcję dyplomatyczną. Powinna być nota? Ale oczywiście powinno wezwać się ambasadora rosyjskiego, przekazać wyrazy zaniepokojenia, skrytykować, zażądać wyjaśnień, a od NATO trzeba było zażądać natychmiastowego wzmocnienia obrony polskiego nieba. Panie prezydencie, teraz krótka piłka, tak albo nie, 5 krótkich pytań. Donald Tusk słusznie obawia się komisji, tak czy nie? Nie, no się obawia się słusznie, bo to zagrożenie dla demokracji. W sprawie relacji z Moskwą jestem czysty jak łza, tak czy nie? Myślę, że nawet bardziej. Prezydent Duda przed Trybunał Stanu, tak czy nie? Wie pan, nie, tu nie odpowiem, tak? Ja powiem, na pewno przed Trybunał Historii. W wyborach zagłosuje na trzecią drogę, tak czy nie? Nie wiem. Kosiniak będzie lepszy. Będę głosował albo wedle sympatii, a mam sympatię dla trzeciej drogi, albo wedle sympatii przyjacielskich, bo mam przyjaciół w Platformie Obywatelskiej. Ostatnie pytanie w krótkiej piłce. Kosiniak będzie lepszym premierem niż Tusk, tak czy nie? Nie, nigdy nie odpowiedziałbym w ten sposób. Wiem, że Kosiniak-Kamysz byłby bardzo dobrym premierem. Były prezydent Bronisław Komorowski jest gościem Radia Z. Przechodzimy teraz do internetu na radioz.pl, Facebooka i YouTube'a. Tam zapytamy prezydenta o na przykład to, jak się zachowa, kiedy zostanie wezwany przez Komisję do Spraw Wpływów Rosyjskich. To jest gość Radia Z. No właśnie, panie prezydencie, dostaje na przykład pan wezwanie przed Komisję Weryfikacyjną i co pan robi? Po pierwsze, liczę się z tym, że mogę być wzywany, ale po drugie oczekuję, że to właśnie liderzy partii opozycji demokratycznej jakoś zaproponują sposób reagowania na tego rodzaju wzywanie przez niekonstytucyjnie powołaną komisję. Ale co pan proponuje im na przykład? Ja proponuję, że jeśli się uważa, że komisja jest niekonstytucyjna, to nie powinno się stawać przed taką komisją, ale to wymaga właśnie uzgodnionego, wspólnego planu działania. Czyli zagra pan w drużynie, rozumiem, że nie podejmie pan indywidualnej, osobistej decyzji. Tak, bo chodzi o to, żeby dało to efekt także w postaci popsucia propagandy pisowskiej, którą chcą na tym zbudować. Politycy PiS-u mówią, że ktoś, kto odmówi stawiennictwa w tej komisji, tak naprawdę sam wystawi sobie świadectwo, że czegoś się boi. No to takie gadanie, wie pan, niewiele mające wspólnego z rzeczywistością, bo wszyscy wiemy o tym, że jeżeli się nie stawimy tam wzywani, no to głównie dlatego, że nie chcemy stawać przed organem, który jest powołany z naruszeniem i zasad demokratycznych, prawdopodobnie prawa europejskiego, z
po złamaniu polskiej konstytucji, więc powodów jest tysiąc. I powiem, każdy, który według mnie uczciwy polityk, no powinien się nad tym zastanowić, co oni robią. Ja zakładam, że się w ogóle zaczną rakiem wycofywać. Tak? Dlatego, że... Dlaczego? Tak jak było z tą słynną ustawą o IPN-ie. Najpierw byli, wszyscy ją popierali. Była najgłupszym zapisem, jaki sobie można było wyobrazić. Poruszyła emocje i w Izraelu, w Stanach Zjednoczonych, w Polsce tak samo. I skończyło się na tym, że ta władza, która tak dużo mówiła o stawaniu z kolan w polityce zagranicznej, no potem negocjowała nowy kształt tej ustawy w siedzibie Mossadu, wywiadu izraelskiego. A to jest coś złego? Oczywiście, że tak. Tak? Bo polskie, pan by nie negocjował? Bo polskie ustawy się negocjuje w Polsce, a nie w innych krajach. I polskie ustawy się zmienia poprzez porozumienie, ale zawierane no, nie w siedzibach. Czyli co, na przykład, jak rozmawiają polskie władze na temat ustawy dotyczącej Sądu Najwyższego, nie powinni rozmawiać z Brukselą? Rozmawiać trzeba. Tylko to jest różnica, gdzie się negocjuje. No, no minister Szynkowski jeździł do Brukseli. Pan, ja sobie nie... No, po pierwsze, jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, więc to tak, jakbyśmy rozmawiali w naszym drugim domu, prawda? Ale jednak tak jest. I sądzę, że to będzie tak samo. Oni gdzieś pójdą po cichu. Zresztą w komunikacie MSZ-u ja wyczułem taki klimat. Tam minister Rao napisał, że jesteśmy otwarci na dyskusję z naszymi sojusznikami, ale poprzez kanały dyplomatyczne. No to znaczy, to czytać trzeba w ten sposób. Przestańcie nas ochrzaniać publicznie, ale w dyplomacji możemy pójść na jakieś ustępstwa. Czyli wyobraża pan sobie, że dzisiaj PiS wycofuje się z powołania komisji? Wyobrażam sobie, tak. A przynajmniej, że PiS się wycofa z niektórych zapisów tej ustawy, bo one są kompromitujące, są nie do obrony. No, a uważa pan, że naprawdę ta ustawa i ta komisja może zablokować komuś start w wyborach? Nie, może zablokować, bo tak jest zapisane, że możliwość objęcia funkcji w wypadku wygranych wyborów, prawda, czy przegranych obojętnie. No, ale to jest wystarczające, żeby powiedzieć, że ta komisja jest sądem kapturowym, która łączy w sobie cechy prokuratury, służb specjalnych, sądu, a ma wymiar partyjny, prawda? Bo będzie pisowska tylko i wyłącznie. Panie prezydencie, pora na pytania od naszych słuchaczy. Roman Giercych oraz Ryszard Petru zapowiadają start do Senatu. Czy uważa pan, że ich start spoza paktu senackiego będzie miał wpływ na wyniki ostateczne? Czy start Konfederacji do Senatu przeszkodzi PiSowi? Czy będzie bardziej szkodliwe dla opozycji tak zwanej demokratycznej? Pan Mały Mike pyta. Raczej nie ma konkurencji o wyborców między konfederatami a opozycją demokratyczną. Jest niewątpliwie jednoznaczna, mocna konkurencja między PiS-em. Ale są przepływy między trzecią drogą a Konfederacją. Są, ale to są niewielkie. Tak to po pierwsze, a po drugie ja uważam, że należy dążyć do tego, aby jednak w stopniu maksymalnym zapewnić, żeby był jeden kandydat na senatora w okręgu popierany przez całą opozycję demokratyczną, więc wolałbym, żeby pan Giertych był po prostu uzgodniony. Na razie jest problem, bo pani senator Rotnicka ma pretensje, mówi, że Donald Tusk przyrzekł jej, że ona wystartuje. Znam ten problem, ale chciałem powiedzieć, wygłosić tutaj pewną tezę taką natury ogólnej, jeśli dotyczy ona szczególnie pana Giertycha, że uważam, że należy, tak jak mądre było po tym, nie grzebanie w odległych życiorysach politycznych na początku transformacji i później lewicowych, to tak samo nie powinno się grzebać i czynić ludzi zakładnikami własnej drogi politycznej, jeśli mieli poglądy bardzo prawicowe. Czyli Bronisław Komorowski murem za Romanem Giertychem. Murem może nie, ale za zasadą, żeby nie eliminować tych, którzy przeszli jednak bardzo głęboką ewolucję. To kolejne pytanie, Grzegorz. To w dobrą stronę. Grzegorz. W grudniu 2010 roku po spotkaniu z ówczesnym prezydentem Miedwiediewem mówił pan tak, cytat, niedobra posucha w relacjach polsko-rosyjskich dobiegła końca. Koniec cytatu. Czy z perspektywy czasu tej brutalnej napaści Rosji na Ukrainę i haniebnych gróźb wysuwanych przez Miedwiediewa wobec całego NATO, również Polski,
Potrafi pan, panie prezydencie, przyznać, że próba resetu relacji z Rosją była błędem, a pan jako prezydent wydatnie przyłożył się do tego błędu? Nie, nie była błędem, była słuszna, ale się nie udała. Nie udała się między innymi dlatego, że prezydentem został Putin, który całkowicie jakby wyjaśnił intencje rosyjskie w stosunku do Europy Wschodniej. Wcześniej cały świat oczekiwał od Polski, że nie będziemy, tak powiem, psuli relacji świata zachodniego z Rosją, a ja oprócz tego zawsze uważałem, że tak jak nam się udało kiedyś porozumienie czy pojednanie z Niemcami, z Ukraińcami, to trzeba także starać się o to, żeby takie pojednanie było możliwe i z Rosjanami. Jestem pewien, że jak Putin przegra i zmienią się układy w Rosji, to ten temat wróci. Ale panie prezydencie, nie żałuje pan tego spotkania w Belwederze? Ale jak? Dlaczego? Budeczka i śledź? Nie wiem, dzisiaj ten człowiek mówi takie straszne rzeczy. No mówi, no ale wtedy nie mówił. Wtedy myśli pan, że się zmienił na niekorzyść? Tak, zdecydowanie. Czy był on taki, a myśmy o tym nie wiedzieli? On był wtedy postrzegany jako alternatywa dla Putina i tak powiem Europa. Ja również staraliśmy się go zachęcić, żeby kandydował przeciwko Putinowi. I na tym polegała cała gra. A może byliście zbyt naiwni? Pewnie nie mogliśmy być skuteczni, ale gdyby świat zachodni nie próbował tego, też by ktoś mógł postawić zarzuty. No nic nie zrobiliście, żeby tego Putina utrącić. Czyli gdyby pan jeszcze raz miał zdecydować, zrobiłby pan to samo? Ale oczywiście, że tak. Bo polityka na tym polega, że się próbuje. A niech pan... Czy pan pamięta wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego o bratach, Moskalach? Po katastrofie smoleńskiej. No, tak się zawsze próbuje, prawda? Trzeba mieć świadomość, że pojednanie polsko-rosyjskie, tak jak polsko-niemieckie czy polsko-ukraińskie, jest możliwe na gruncie społeczeństw demokratycznych. Póki Rosja jest niedemokratyczna, to takie pojednanie będzie sztuczne albo go w ogóle nie będzie. Ale to nie znaczy, że należy z tego postulatu rezygnować. On leży w interesie naszym, polskim narodowym interesie. Kolejne pytanie. Jak pan skomentuje fakt, że prezydent Duda w pierwszej kadencji miał więcej wet niż pan? A także czy podtrzymuje pan swoje opinie, że prezydent nie powinien wkładać kija w szprychy rządu? Nie powinien mieć takiej intencji. Natomiast to nie powinno być motywem działania prezydenta. Natomiast prezydent powinien świadomie dążyć do pewnych korekt, czy tak powiem, polityki rządowej. I można to robić na różnych zasadach. Ja robiłem na przykład to w ten sposób, że bardzo często sygnalizowałem moją nieakceptację, czy perspektywę nieakceptacji jakiejś ustawy na etapie jej powstawania. A nie jak już była, no bo wtedy można tylko zawetować, odesłać do Trybunału. No tak, bo jakby porównać tą statystykę, to okazuje się, że prezydent Duda jest bardziej niepokorny wobec swojego obozu niż pan. On jest bardzo pokorny, tylko że jest taki nierówny, wie pan. Raz się podlizuje tak liberalnej części społeczeństwa i wtedy to się wielu osobom podoba, mnie również. A czasami jest raptem, tak jak przy tej ostatniej ustawie, no podpisał coś, co jest kompletnie sprzeczne według mnie z jego nawet osobistymi interesami. Ja przypuszczam, jaki jest jego osobisty interes? No przejść do historii jako ten, który ma dobrą kartę w kwestiach walki o interesy Ukrainy, a więc i polskie, a nie psuć tego wizerunku na finale swojej prezydentury. A według mnie to wszystko zepsuł. Chyba zrobił to w imię interesów jego własnego otoczenia, które pewnie chce kandydować z list PiS-u w wyborach. No i wtedy klucz do sytuacji ma w rękach Kaczyński, bo on ma pióro, którym podpisze zgodę, że jeden minister czy drugi doradca wystartuje z listy PiS-u z lepszej pozycji albo z gorszej, albo w ogóle. Kiedy zapytałem pana w krótkiej piłce o to, czy powinien stanąć przed Trybunałem Stanu, zrobił pan unik. Wie pan, bo to nie jest elegancko, żeby tak mówić, że prezydent o prezydencie. Ja nie jestem człowiekiem ani mściwym, ani ten, ale patrzę z przykrością, jak się pan prezydent degraduje, jeśli chodzi o typ prezydentury, który uprawia. Niepotrzebnie, niekoniecznie, ze szkodą dla Polski. A panie prezydencie, a co z tym głosowaniem? Bo też pan zrobił unik. Na kogo pan zagłosuje?
Gdyby wybory były dzisiaj, mówię, to co? Nie wiem, to może, nie wiem. Może, naprawdę ma pan może, dylemat wewnętrzny? Może się z żoną mówimy, że ktoś jeden na jeden. Mam, tak, mam, bo ja jestem, staram się być wierny w przyjaźniach osobistych. Na przykład w Warszawie, mieszkam w Warszawie, będę pewnie głosował w Warszawie, a może na Suwalszczyźnie. To jest moim, jakiś kiedyś był nad moim asystentem, jest Michał Szczerba. No, absolutnie warty poparcia, także wyrażonego w głosowaniu. No ale z drugiej strony bardzo chciałbym, żeby w Polsce powstała jakaś alternatywa dla PiS-u w postaci formacji politycznej, która byłaby na przykład proeuropejska, ale chciała jednocześnie być wierna tradycyjnemu systemowi wartości. No to jest ta trzecia droga. No więc ja jestem w pewnym rozdarciu. Jedno mogę panu powiedzieć, że nikomu nie będę chciał zaszkodzić, między innymi zbyt wcześnie, albo w ogóle mówiąc o tym, na kogo będę głosował, bo będzie to interpretowane w ten sposób, a na tego to pan nie zagłosował. No więc, czyli jeśli wybory będą 15 października, do tego momentu pan nie powie. Na pewno nie powie, nie będę się... A propos, kolejne pytanie od naszego słuchacza, a propos tej sprawy. I na pewno będę starał się mówić jak najżyczliwiej i najkorzystniej o ludziach, których znam ze wspólnej drogi politycznej. Ale jest pytanie natury ideowej. Dyrektor internetu, czy będzie pan wspierał kampanię partii mającej w programie aborcję na życzenie do 12 tygodnia? Chodzi oczywiście o Platformę. Wie pan, no na szczęście polityka to nie jest, nie da się jej zredukować tylko do kwestii aborcji. Aczkolwiek ta kwestia dla mnie osobiście jest istotna. Jest istotna i bardzo mi się pomysł taki aborcji na życzenie nie podoba. No i mamy tutaj... Jak w większości społeczeństwa. Mamy decyzję pana premiera Tuska, który powiedział, że ludzi, którzy nie mają takich poglądów, na listę nie biorę. Ja wiem, ale jeszcze bardziej mi się nie podoba stanowisko pana Kaczyńskiego, czy PiS-u, który w sposób absurdalny zaostrzył przepisy antyaborcyjne, obrażając i poczucie przyzwoitości, zmuszając kobiety do heroizmu niekoniecznego i według mnie on jest odpowiedzialny za to, że rzeczywiście nastąpiła pewna zmiana poglądów w społeczeństwie. Ale czyja propozycja jest tutaj lepsza? Platforma, która chce aborcji do 12 tygodnia, czy też trzeciej drogi? Trzeciej i Kosiniak drogi. I Hołownia mówią, wróćmy do kompromisu. Tak, zdecydowanie ta trzecia droga pod tym względem, ja w pełni podzielam ten pogląd. A to będzie ważny dla pana element zastanowienia się? Ważny, bardzo ważny, ale no nie jedyny. No nie można sprowadzać polityki do kwestii tylko i wyłącznie aborcji, bo wtedy to byłaby nie polityka, a ideologia najczęściej. Panie prezydencie, waloryzacja emerytur spotkała również posłów. I na przykład dzisiejsza prasa podaje, że pani poseł Seneszyn będzie dostawać z ZUS-u około 16 tysięcy złotych plus emerytura z Parlamentu Europejskiego około 7 tysięcy. Mogę zapytać, ile pan zarabia na emeryturze? Ja nie jestem na emeryturze, bo ustawa dotycząca w tej chwili trzech osób w Polsce, bo to trzech jest byłych prezydentów, pozwala nam dokonać wyboru albo praca jakby formalnie na etacie w dalszym ciągu i wypłacanie... Jako były prezydent. Jako były prezydent to jest 70 chyba procent uposażenia aktualnego prezydenta. No to jest do pewnego stopnia nienormalne w Polsce, że istotne osoby w Polsce, ja mówię tu akurat o aktualnym prezydencie, często zarabiają mniej niż ich podwładni. Ministrowie zarabiają mniej niż dyrektorzy departamentu. Bardzo często to się przenosi także na system emerytalny. Ostatnio słyszałem, że chyba najwyższa emerytura w Polsce to jest 40 tysięcy złotych. Gratuluję takiej osobie, ale byli prezydenci takich emerytur nie mają i mieć nie będą. Czyli pan ile dostaje teraz? Circa about? No zostawmy to już tam. Niech się, jak pan sobie, może sam pan sprawdzić. Ja nie będę. Ale czy to jest, może pan wybrać? Ja nie narzekam albo sobie radzę, bo ja pracuję jeszcze oprócz tego. Czyli garza prezydencka albo emerytura, taki jest wybór. Tak, tak, dokładnie. Tak. A robi pan sam zakupy? Robię, oczywiście. Jak ostatnio czuje się pan w sklepie? Wie pan, czuje pan spadek cen? Czy one są na stabilnym poziomie? Ja sądzę, inflacja spadła do 13%. Ja jestem, wie pan, dosyć odporny na propagandę, więc tak powiem, śmieszą mnie te zapewnienia, że jak tam coś jeden towar staniał, to znaczy powinniśmy się wszyscy z tego cieszyć. No proszę państwa, inflacja ma to do siebie, że ona wygaśnie, ale po tym jak zje nasze oszczędności, jak zje, odchudzi nasze portfele i na tym oczywiście zapłacą ludzie o najniższych zarobkach.
w pierwszym rzędzie. Ale inflacja i drożyzna, inflacja zgaśnie, ale drożyzna pozostanie w ogromnej mierze. Nie ma takiej możliwości, aby ceny wróciły do czasu sprzed inflacji. I warto, żeby to ludzie kalkulowali, bo odnoszę wrażenie, że niektórzy wierzą w zapewnienia pana Morawieckiego, który mówi już, prawda, inflacja spada. No i co z tego? Panie prezydencie... Spada, ale ceny pozostają bardzo wysokie. A jak na przykład inflacja spadnie już we wrześniu? Bo są takie prognozy, wcześniej niż pod koniec roku, poniżej 10%, to te dodatkowe punkty partii rządzącej, czy nie? No na pewno, jeżeli by to oznaczało obniżenie cen w sposób istotny, ale nie wynikający z takich działań prowyborczych rządu, że na krótko, tylko na, nie wiem, obniżą cenę benzyny, prawda, a potem po wyborach znowu benzyna pójdzie w górę, no to oczywiście trzeba by się z tego cieszyć, ale jeszcze raz powiem, to, że spada inflacja, to jest efekt tego, że ona nam zżarła wcześniej pieniądze i zżera do dalszym ciągu. Jest pan zaskoczony decyzją szefa MSZ-u, który wysłał na urlop, niektóre media piszą, bezterminowy rzecznika MSZ-u, pana Łukasza Jasinę, najprawdopodobniej po tych słowach o tym, że prezydent Zełenski powinien przeprosić za Wołyń? No myślę, że najbardziej są zdziwieni wyborcy PiS-u. Ale jak nie wiem, z jakiego powodu dymisjonował, nie chcę tego komentować. A te słowa rzecznika były okej, czy nie okej? Z tego wywiadu. No się, można się zawsze grzecznie wypowiedzieć, ale jakby tak jest naturalną rzeczą oczekiwanie strony polskiej, ale i strony ukraińskiej, żeby właśnie pojednanie oznaczało także i podtrzymanie tej gotowości do przepraszania za te smutne i złe fragmenty wspólnej historii. Ja pamiętam, byłem na Wołyniu, pojechałem specjalnie i miałem też spotkanie z prezydentem Ukrainy. Było rzeczą zupełnie naturalną, żeśmy jakby dokonywali takiej, no właśnie nie resetu w relacjach polsko-ukraińskich, bo to już nie było potrzebne, ale staraliśmy się o to, aby podtrzymać ten klimat takiego pojednania i zrozumienia nieszczęścia, które się wydarzyło. I pamiętam też słowa przeprosin padające pod adresem Polski. Pamiętam, ale także sam co, nie potrzebujemy? Na przykład wojewodę, mówiłem jakoś wojewodę tamtejszego wołyńskiego, no bo jego ojca z kolei zabili Polacy w czasie wojny, prawda? W odwecie za zbrodnie UPA. Więc ten trzeba... Ale powinniśmy się twardo domagać przeprosin, czy nie? Ja nie wiem, dlaczego pan mówi, ja mówię to twardo, to brzmi tak trochę niepokojąco, wie pan. Trzeba się domagać tego, aby pogłębiać klimat wzajemnego wybaczenia w duchu kiedyś mądrego bardzo listu biskupów polskich do niemieckich, który mówi: przepraszamy i prosimy o przebaczenie. To na koniec sprawa polskiego sędziego. Stowarzyszenie Nigdy Więcej doniosło do UEFA na Szymona Marciniaka, bo ten wziął udział w wydarzeniu biznesowym organizowanym przez Sławomira Mencena z Konfederacja. UEFA teraz zastanawia się, tak przynajmniej podają media, czy pozbawić pana Marciniaka prowadzenia finału Ligi Mistrzów. Czy nasz najlepszy sędzia zrobił coś złego? Co powinna zrobić UEFA? Pan, no, sędzia powinien pilnować tego, aby nie znaleźć się w sytuacji dwuznacznej. To znaczy takiej partyjnej jakiejś, prawda? W tym wypadku. Ale byłoby bardzo źle, gdyby eliminowano ludzi ze względu na ich na przykład sympatie polityczne. I to wszystko jedno, czy mają lewicowe, czy centrowe, czy mają prawicowe. No nie może być tak, że jak ktoś ma sympatię, ale nie wyrażane w sposób sprzeczny z prawem, czy taki właśnie z zasadami, no to nie powinno się czynić z tego problemu. To nie jest w porządku. Szymon Marciniak oświadczył, że zawsze na pierwszym miejscu stawiał fair play oraz szacunek do drugiego człowieka. I zawsze pragnie przekazywać te najwyższe wartości innym. Zawsze odcinałem się, odcinam od przejawów rasizmu i antysemityzmu i braku tolerancji. Mam nadzieję, że to wystarczy jako wyjaśnienie. Wie pan, to środowisko jest mi bardzo odległe i dla mnie i tak powiem... Mówi pan o Konfederacji. W ogóle o różnych środowiskach nacjonalistycznych, ale to nie może być tak, że wie pan...
tak bywało, że nie ma demokracji dla wrogów demokracji, albo nie będzie, prawda, swobody wypowiedzi czy demonstrowania swoich poglądów dla tych, którzy mają poglądy inne od naszych. I ciekaw jestem, co zrobi UEFA, która ma czasami takie momenty flirtu z różnymi bardzo niedemokratycznymi krajami. No tak, tak, to na pewno to ciekawe, ale ciekawsze jest pewne zjawisko takie, no, łatwego bardzo domyślania się więcej niż jest. No bo ja nie wiem, na czym to miało, że gdzieś był, rozumiem, jakiś spotkaniu biznesowym, tak? Tak, organizowanym przez Sławomira Mentzena. No rozumiem, że wyjaśnił pan sędzia wszystko, co powinien wyjaśnić. Czekamy więc na decyzję UEFA i pan będzie oglądał ten mecz, Ligę Mistrzów? Kocha pan piłkę, czy nie? Ja nie jestem fanem. Kocham wtedy, jeżeli są emocje wokół tego narodowego. No to na pewno będą emocje. No będą, wszyscy będą oglądać. Prowadzi, czy nie prowadzi. No tak. Bardzo ale dziękuję. Tak, tutaj ma pan rację. Były prezydent Bronisław Komorowski był gościem Radia Z. Bardzo dziękuję i miłego dnia. Wszystkiego dobrego. Wzajemnie. To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl.